rozkaz na moje zawołanie, niech tu przede mną sam marszałek stanie. Oto stoję przed tobą, najjaśniejszy panie, do twego rozkazu wszystko niech się stanie. Doszła mi jakaś nowina, że w Betlejem narodziła się dziecina. Czym prędzej się wybierajcie, na konia wsiadajcie, wszystkim dzieciom głowy pościnajcie. 4000 dziatek wycięto i twego syneczka także nie omięto. Dobrze, żeś to zrobił, bo ta postać mogłaby się na mój tron wydostać. Koniec czy nie? Idzie jeszcze. Nie umie tego wziąć. Dalej nie umie tego zamknąć. Niby się nagrywa, ale nie wiem, czy się nagrywa. Uczę się dopiero. Opowiadałem o życiu na emigracji. O tym, jak tutaj pod Paryżem mieszkałem na zameczku, gdzie mnie prawdopodobnie Polacy spalili, chociaż wersja oficjalna policji dochodzenie jest inne. Obok był zamek, gdzie Joanna d'Arc mieszkała. I niedaleko na zakręcie poiła konia, gdzie jest źródełko. I właśnie pół godziny temu tam przyjeżdżałem, koło tego źródełka. I także o tym, jak w Polsce mnie skrzywdziła izba celna w Łodzi i urząd skarbowy w Sierazu. Anektowali mi księstwo Klonowa. Utrzymuję ostatni bastion przy ulicy Łąkowej, Długiej i Kurpińskiej. I wierzę, że od Klonowej się coś zacznie, że zjednoczę ziemię polskie, wtedy pod tą koroną wystąpię. Wzywam wszystkich do rewolucji, do sprzeciwienia się państwu polskiemu. Jednoczmy się. Nie może być jakichś Rudzielców, Tusków, jakichś Komorowskich i innych. Nie może być, że do komuny Polacy, Słowianie to my. We własnym domu, w własnym kraju. Trzeba wskrzesić księstwo sieradzkie, wrócić do tradycji. Tak mi dopomóż Bóg. Hołk.